Skrzydłokwiat to roślina bardzo popularna, którą chętnie uprawiamy w naszych mieszkaniach. I bardzo dobrze, bo jest to roślina wyjątkowa. Dlaczego? O tym będzie dzisiejszy odcinek z cyklu Dom pełen kwiatów. Zapraszam! Zanim jednak przejdę do odpowiedzi na nasze dzisiejsze pytanie, kilka słów przypomnienia, co to za roślina. Skrzydłokwiat pochodzi z tropikalnych rejonów Ameryki Środkowej i Południowej, gdzie ma zapewnioną wysoką temperaturę i wilgotność powietrza. Aby zapewnić roślinie podobne warunki w mieszkaniu, warto regularnie i obficie zraszać jej liście, szczególnie latem, gdy jest ciepło, a także zimą, kiedy w domach jest zazwyczaj suche powietrze. Mimo wszystko skrzydłokwiat doskonale czuje się w domowych warunkach, ponieważ przez cały rok wymaga stałej temperatury pokojowej. Jest to stosunkowo niska roślina o ciemnozielonych liściach i białych, kolbiastych kwiatostanach. A teraz wróćmy do naszego tematu. Dlaczego warto zaprosić skrzydłokwiat do naszego mieszkania? Po pierwsze, skrzydłokwiat jest dość powszechnie znany jako roślina oczyszczająca powietrze, którym nam się potem lepiej oddycha, co pozytywnie wpływa na nasze zdrowie. Jest on jedną z roślin o właściwościach fitoremediacyjnych, które pochłaniają toksyczne i szkodliwe substancje z naszego otoczenia, m.in. tlenek węgla, tlenek azotu i nikotynę, przez co oczyszczają powietrze w naszych mieszkaniach. Z tego powodu warto go uprawiać nie tylko w domach, ale także w pomieszczeniach biurowych. Zaletą drugą tego gatunku jest to, że należy do roślin stosunkowo tanich i szeroko dostępnych w sklepach i centrach ogrodniczych. Możemy nabyć nieco większe i nieco droższe okazy, ale także mniejsze sadzonki, dużo tańsze. Rośliny te rosną dość szybko, rozrastają się bezproblemowo i już po kilku latach z niewielkiej i taniej sadzonki sami możemy wyhodować całkiem okazałą roślinną dekorację. Kolejny powód, by mieć skrzydłokwiat, to fakt, że jest on łatwy w uprawie. Lepiej niż inne rośliny domowe toleruje ona wysoką temperaturę otoczenia przez cały rok. Podlewanie powinno być umiarkowane. Jeżeli zapomnimy o naszym skrzydłokwiecie, liście delikatnie oklapną, ale po podlaniu od razu roślina nabiera na nowo zdrowego, witalnego wyglądu. Od marca do września warto ją odżywiać mniej więcej co 2 tygodnie nawozem wieloskładnikowym. Młode okazy przesadza się co roku, starsze rzadziej. Roślina ta wiele nam wybaczy. Nawet jeżeli narazimy ją na jakieś zaniedbania pod względem zabiegów pielęgnacyjnych, potrafi szybko się zregenerować. Czwarta zachęta, by zaprosić skrzydłokwiat do domu, jest taka, że może być on uprawiany w ciemniejszych miejscach. Skrzydłokwiat doskonale nadaje się do ustawiania w lekko zacienionej części pokoju. Lubi światło, ale nie bezpośrednie nasłonecznienie. Od wiosny do lata można go ustawić w oddaleniu od okna, zwłaszcza jeżeli jest od południa. Zimą należy go ustawić bliżej, nawet w pełnym słońcu, ponieważ nie operuje ono wtedy mocno i dzień jest krótki. Punkt piąty naszej wyliczanki jest taki, że jest to roślina wieloletnia. Może nam towarzyszyć przez wiele, wiele lat. A punkt szósty to fakt, że roślinę tę bardzo łatwo rozmnożyć. A najprostszym sposobem rozmnażania skrzydłokwiatu jest podział bryły korzeniowej. W tym celu wyjmujemy roślinę z doniczki i oczyszczamy ją z resztek starego podłoża. Bryłą korzeniową przecinamy ostrym nożem lub delikatnie rozrywamy, rozdzielając następnie część nadziemną rośliny. Należy przy tym zwrócić uwagę, aby niepotrzebnie nie uszkadzać korzeni. Nowe rośliny umieszczamy w doniczkach na tej samej głębokości, na jakiej rosły do tej pory, w podłożu uniwersalnym do domowych roślin doniczkowych lub w podłożu do roślin zielonych z dodatkiem torfu. Wyliczając zalety skrzydłokwiatu, nie można pominąć tego, że jest to roślina niezwykle ładna i urokliwa, którą docenią zarówno osoby lubiące rośliny kwitnące, jak również osoby preferujące rośliny ozdobne z liści. Wiąże się z tym również ósma zaleta tego gatunku, a mianowicie różnorodność form jej ekspozycji w mieszkaniu. Będzie pasować zarówno do wnętrz urządzonych w stylu wiejskim, jak również w stylu nowoczesnym. Pięknie prezentuje się w każdej donicy, wysokiej, tradycyjnej czy awangardowej. Ponadto można go uprawiać zarówno jako jedyną samodzielnie rosnącą roślinę w pojemniku, jak również w kompozycji z innymi gatunkami, na przykład w sąsiedztwie innych roślin o ozdobnych liściach.
Zaleta dziewiąta, skrzydło kwiatu, to jego odporność na choroby i szkodniki. Nie jest rośliną nieśmiertelną i bywają momenty, że trzeba je podleczyć lub oczyścić z niepożądanych owadów, ale szkody wyrządzone tej roślinie są zazwyczaj stosunkowo niewielkie i jeżeli zareagujemy na czas, szybko odzyskuje ona swój piękny wygląd. Ostatni powód w naszej dzisiejszej wyliczance zachęcający do posiadania skrzydło kwiatu jest taki, że jego kwiatostany nadają się na kwiat cięty. Jeżeli przyjdzie nam na to ochota, możemy go ściąć i dołożyć do bukietu w wazonie. Długo utrzymuje swój świeży, piękny wygląd. I to wszystko na dziś. Zapraszam do oglądania kolejnych filmów z cyklu Dom pełen kwiatów oraz pozostałych filmów na kanale Ogród na co dzień.